planu finansowego na 2013 rok, druk numer 113. I jest to, tak jak Państwo wiecie, główny powód naszego dzisiejszego spotkania. Tak jak ostatnio mówiłem, w ciągu 14 dni od pozyskania informacji o uchwaleniu budżetu miasta Krakowa, Rada Dzielnicy powinna uchwalić plan wydatków rzeczowo-finansowych związanych z funkcjonowaniem dzielnicy. Tutaj ten plan finansowy, który jest określony w załączniku, on jest zgodny w zasadzie w 100% z tymi założeniami, które przyjęliśmy na jesieni w tym wstępnym projekcie. W stosunku do ubiegłego roku środki finansowe zostały obniżone o 6 tysięcy złotych. Obecnie na działalność tutaj dzielnicy jest przewidziana kwota 34 tysięcy złotych. Jeżeli Państwo macie jakieś szczegółowe pytania związane z tymi propozycjami, proszę bardzo, otwieram dyskusję na Twoje. Ja myślę, że tak jak w Tallinie udało się już prowadzić komunikację bezpłatną dla mieszkańców miasta, tak powinno być w Krakowie. Podpadłoby nam to 800 zł z paragrafu z numeru 11, z paragrafu 440. W związku z tym wnioskowałbym o sprawy, aby Rada Dzielnicy 11 wystosowała odpowiednią deklarację, projekt uchwały do Rady Miasta czy do Prezydenta, aby podjęli się przemyślenia, jakie to korzystne skutki takie posunięcie by przyniosło zamiast podwyżki biletów. Nie myślę, że co na to pytanie, jak na to pytanie odpowiedzieć, że jest taka sytuacja, jaka jest, ta decyzja w sprawie cen biletów nie należy do Rady Dzielnicy, natomiast pani inspektor musi podróżować z naszymi uchwałami do magistratów, którymi się w Placu Wszystkich Świętych i tego nie zmienić. Ja myślę, że prokurator może by się pan zastanowił, czy pan jest na posiedzeniu Rady Dzielnicy 11 miasta Krakowa, Krakowie, Szkład Polski, czy pan jest na posiedzeniu łotewskim, czy innym tam, który mnie interesuje. Czy pan zdawał uwagę na pani sesję? Znaczy, bo z tego jeszcze, a po tego rozwiązania w Kalinie, to tam w znacznej mierze nie finansuje administracja rządowa i rząd. Tymczasem obecnie w Polsce jest taka sytuacja, że administracja rządowa, że tak powiem, dodaje zadań samorządom, a odbiera środki finansowe. Tak? To jest odwrotna sytuacja i w związku z tym myślę, że może być problem z realizacją takich planów. Dobrze, ktoś z Państwa jeszcze w sprawie projektu planu finansowego? Rozumiem, że nikt poprawki nie zgłasza. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie planu finansowego na 2013 rok. Według druku 113. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Widzę, że tym samym uchwała została podjęta.